Cześć, tu Network Poradniki, a w tym odcinku pokażę wam w jaki sposób usunąć konto z Messengera. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby usunąć konto na Messengerze, uruchamiamy sobie Messengera na telefonie i logujemy się na nasze konto. Następnie w lewym górnym rogu klikamy sobie w nasze zdjęcie profilowe. Następnie szukamy zakładki przełącz konta. No, i tutaj, aby usunąć jedno konto, musimy posiadać co najmniej dwa konta w aplikacji Messenger. To jest warunek niezbędny, który nam stawia Messenger. A więc, jeżeli mamy tylko jedno konto, musicie sobie jeszcze ustawić jedno konto na Messengerze, tak aby po usunięciu danego konta. Jedno konto jeszcze pozostało. Jeżeli już macie ten warunek spełniony, to musicie jeszcze pamiętać o tym, aby nie być zalogowanym na koncie, które chcecie usuwać. Ja będę usuwał konto tutaj numer 2 z tej listy, więc po prostu z prawej strony tutaj tego konta mam trzy kropki. Klikam, no i tutaj mam komunikat: usuń konto. Klikam tutaj jeszcze. Mam komunikat ostrzegawczy. Jeżeli jestem zdecydowany, klikam usuń. No i w ten sposób usunąłem konto z aplikacji Messenger. Więc w ten sposób usuwamy konto z aplikacji Messenger w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę. Zostaw komentarz, udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć.